Dzień dobry, cześć, witajcie, z tej strony Paweł Fiszmaniak. Witam Was serdecznie w tym ostatnim dniu roku 2023. Już za chwileczkę Sylwester, za chwileczkę Nowy Rok. Postanowiłem, że zrobię takie małe, szybkie podsumowanie tego roku, który właśnie się za chwileczkę kończy. No i jestem tutaj na pobliskiej rzece koło mojego domu i postanowiłem, że to będzie taki idealny klimacik. Także słuchajcie, na początku może zacznę od tego, jak ten rok 2023 mijał dla mnie. No przede wszystkim, jak zapewne większość z Was wie, pracuję dla Rybomanii, więc tutaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję MTP Poznań, Targom Poznańskim za to, że zaufały mi, za to, że dostałem tą pracę, rozwijam się naprawdę, idziemy grubo i myślę, że Targi Rybomania w Poznaniu 1-3 marca to na pewno pokażą Wam, że warto było zaufać mojej osobie. Ale przejdźmy do rzeczy. Ogólnie sezon 2023 naprawdę uważam za bardzo udany. Było sporo wyjazdów, były pierwszy raz zawody takie tygodniowe. Pierwszy raz w życiu brałem w takich zawodach. To był Liga Mistrzów. Także no tam akurat się nie udało nic połowić, ale miła przygoda z całym teamem Legend Carp Team, czyli z Piotkiem, z Rafałem. Spędziliśmy tydzień czasu nad wodą, próbując zrobić dobry wynik. Niestety się nie udało, ale tak czasem bywa. Poza tym bardzo sporo łowiłem w tym sezonie na łowisku Carp Strong Lake. Tam zakończyłem sezon w listopadzie, jak zapewne widzieliście, no moim rekordem PB w Polsce, czyli 21-15, karpiem pięknym. Dał mi dużo satysfakcji, dał mi bardzo dużo motywacji na przyszły sezon. Także no tutaj naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony. Z tego miejsca chciałbym od razu podziękować za współpracę w sezonie 2023 Rybomanii, firmie NG24 Polska, Wojtkowi Mirowskiemu za wsparcie, firmie Undercarp, Michał i Mateusz, firma PROS, która bardzo fajny projekt zrobiliśmy z firmą PROS, wodery takie limitowane z Fiszmaniaka logiem, firmie Boatman tutaj, która wyposażyła mnie w łódkę na ten sezon i przypuszczam, że kolejny, tak jak mówiłem wcześniej, Legend Carp Team. To jest też fajny nowy projekt, gdzieś tam przyszłościowy. Misiek Ciężarki, firma OPC Okulary. I tak jak nadmieniałem wcześniej, Strong Carp Lake łowisko. Tutaj wielkie szaptoba do właściciela Pawła oraz opiekuna Piotra za to, że też fajnie dają mi możliwość rozwijania się, nagrywania filmów dla Was, tak żeby to było fajnie. Kolejna platforma to jest Znajdź Łowisko. Bardzo fajna platforma, gdzie możecie znaleźć sobie łowisko takie, jakie potrzebujecie, czy to karpiowe, czy spinningowe, czy federowe. To wszystko właśnie znajdziecie na stronie Znajdź Łowisko. No i gazeta Carpmax, która również mamy współpracę z Carpmaxem, także myślę, że w przyszłym sezonie będzie tego dużo więcej. Także moi drodzy, co by nie przeciągać, życzę Wam, żeby rok 2024 był co najmniej taki sam, ale żeby był nawet lepszy. Żeby był lepszy, spokojny, zdrowy, rodzinny, bo to są bardzo ważne aspekty. Dużo spędzenia czasu nad wodą, dużo fajnych ryb. Ja wiem, że każdego cieszą te duże, duże ryby, ale myślę, że nawet te mniejsze też dają czasami dużo satysfakcji. No i przede wszystkim bez podziałów uważam, bo tutaj uważam, że nie wędkarstwo, tak tyle razy powtarzałem, wędkarstwo ma łączyć. Ma łączyć, nie dzielić. I co? No wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. No i co? Widzimy się już za chwileczkę w 2024 roku i mam nadzieję, że na kanale Fiszmaniak TV będziecie mogli zobaczyć dużo, dużo więcej fajnych filmów. Zdrówka dla Was, dla Waszych rodzin. Trzymajcie się. Cześć!